Co żyje tutaj, Ana? Nie wiem, ale już się boję. Masakra, takiego czegoś to ja nie przeżyłam. Ja się w ogóle boję tunelni, a to, co tutaj się dzieje, to masakra. Jezu, już mi serce tak biło. Już sobie wyobraziłam, że to wszystko się zawali i będziemy pod tym. Pod ziemią. Na szczęście byśmy tu dobrze. Tutaj był korek. Czy przez tam korek? Wszystko się stało. Beś, ja już byłam cała w panice. A ja myślałam, że już nie ma papieru. No i proszę bardzo. Gdzie wylądowaliśmy? Kto zgadnie? Kto zgadnie, gdzie wylądowaliśmy? Oczywiście w sklepie. Pedro, gdzie jesteś? Pokaż twarz. Tylko twarz, nic więcej. No i powiedz, gdzie jesteśmy? Sklep. Jak ten sklep się nazywa? Pik. Pik? I co dalej? Nie, pizza. Pik something. Dobra, potem wam przeczytam. W każdym bądź razie jesteśmy właśnie w sklepie i widzicie, mamy w Niemczech tyle outletów, ale mój mąż po prostu uwielbia ten sklep i zawsze tu przyjeżdża. Bo w Niemczech mamy go w Stuttgarcie, nie? Pedro? W Niemczech mamy niestety w Stuttgarcie i trochę trzeba tam jechać, tam zawsze pełno ludzi. O, tutaj zobaczcie, przyjechaliśmy wieczorem i naprawdę są w ogóle duże wyprzedaże. Znaczy, a te czubki są czerwone, ceny, no ceny takie sobie, ale faktycznie tutaj nie ma tyle ludzi, więc korzystamy. Więc zobaczcie, mój mąż tutaj nabrał wszystkiego bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo, ale nic jemu się nie widzi, nie Pedro? Nic nie pasuje. Nic nie pasuje, ale to, ta bluzka też ci się nie widzi? Nie. Też nie chcesz? Nie. Nie, fajna jest. No taka wakacyjna, wiesz? A ja to wstawię, moi drogi, będziesz na kanale z tą minką rybkową. No także bluzka jest fajna, bierzesz ją? No, jedno, że spodenki też? To się przebieraj, lecimy do dzieci, bo dzieciaki są media mart. Czekają. Musimy tam biec do nich. No, także lecimy dalej. No i Kasia teraz wpadła do rezerw i patrzymy tutaj z Puszynem, nie Katarzynka? Ale nam się wszystko podoba, nie wiemy co wziąć. Czy spodenki, zobaczcie jakie fajne. Tutaj są z Puszynem też bluzki. 39,99, 40 zł kosztują. Ale tutaj są też takie. To jest tak naprawdę new collection. Masz też takie bluzy. A bluzę może, bo ci brakuje. Co? No, może. Może bluzę byś chciała. A tu jest taka dłuższa. Ja nie chcę. To jest na to jest zimę. Taka jak sukieneczka. To w zimę może taką. Ale chodź chyba. Zimno się. Spódniczka taka. O, ta spódniczka tym bardziej. Zimno się zrobiło, nie Kasia? No, czekaj. O, ta spódniczka jest fajna. 158, no, to by była dobra. Ale taka duża mama. No, no fajna. Nie taka duża mama jest. No tu nie jesteś gruba, nie? Chuda jesteś. 152 chyba. Ja nie chcę najsakutuła. Nie, no fajna jest. Nie. Kurtka też taka, no. Ja chcę tam było. Bluzę chcesz? A zobacz, tu jest bluza jeszcze. Taka. Ale. To jest taka króciutka. No, ona jest z tego materiału takiego dziwnego, wiesz? No. Takie... A ta bluzka, bo to taki mopsik wystaje. No i proszę, Kasia wybrała sobie taką bluzę, także bierzemy. No i jeszcze koszulkę chciałaś. Którą bierzesz koszulkę? Nie wiem. Tą chcesz 158? No nie wiem.
To szybko, bo już zamykają, musimy wychodzić. No i Kasia wybrała różową bluzkę. Pokażę wam tu na wieszaku taką. No i do tego oczywiście ta bluza. Trzymaj. Dla ciebie. Tu jest dla dzieci, Katarzynka. No ale, ale fajne. No super. No już wyszliśmy z galerii. I oczywiście Paulo był w Media Markt, tak Kasia? Tak. Paulo był w Media Markt, naoglądał się, naoglądał, jednak nic nie kupił. Kata z siatką zakupu. No i oczywiście Katarzynka, ja tutaj trzymam dla Kasi. Kupiła sobie, co kupiłaś Kasia? Bluzę i bluzkę. Bluzę i bluzkę Puszina. Ale ja też coś kupiłam. Ale ja, słuchajcie, też coś kupiłam. Bo jakby to było, żeby mama poszła do sklepu i żeby wyszła bez niczego. Także ja sobie kupiłam bluzeczkę i pokażę wam oczywiście już w domu. Pokażę wam swoją bluzkę, którą kupiłam. I pokażę jeszcze raz Pedra rzeczy, bo on też fajne kupił. I Kasi. A my jak zwykle szukamy auta. Chodzimy po parkingu i szukamy auta. No bo jakby to było, żebyśmy mogli normalnie wyjść na auto. A tak naprawdę za chwilę czas się skończy, będziemy musieli dopłacić. A auta nie ma. Ani widać, ani słychać. Alarm się włączył. Ojej. Strasznie ten alarm. Także robimy spacer po parkingu, ale już widać tam za tymi żółtymi filarami stoi nasza bryczka. Także już teraz widać. I się kierujemy na naszą bryczkę. Udało się odnaleźć. Ale mieliśmy ładny spacer po parkingu w Galerii Bałtyckiej, bo znajdujemy się oczywiście w Galerii Bałtyckiej we Wrzeszczu. Tak jak wam obiecałam, pokażę wam teraz, co kupiliśmy wczoraj w galerii. Wczoraj, jak już wróciliśmy, było niestety za późno, ale teraz wam tu pokazuję. Mam przygotowane dwie siatki. No i zabieram się do wskazywania z moją pomocniczką, Katarzynką. No i oczywiście sklep, w którym Pedro kupował, Pick and Kloppenburg. I to jest właśnie ten sklep. No i tatuś, zaczniemy od tatusia, bo sobie kupił tutaj tyle koszuleczek. O. I dodatkowo jeszcze spodnie. Kasiula, będziesz pokazywać? I Kasia tutaj będzie demonstrować. Tutaj mamy takie spodnie krótkie. Zobaczcie, jakie spodnie fajne. A cenę zobaczymy. Gdzie jest? Z tyłu chyba jest cena, nie? Czy tu? No i niestety ceny nie ma. Musi być. Nie, tam jest 39 euro, ale to nie jest ta cena. One kosztowały jakoś chyba 90 zł, coś około 90 zł. Dobra, Kasia, weź pokaż teraz tą bluzkę. Katarzynka pokaże bluzeczkę. Przecież tata już ma żółtą. To jest taki kolor musztardowy, on nie jest taki do końca żółty. To jest z Oliwiera. Tata ma taką samą, tylko że zieloną założoną. I tutaj też ceny nie ma, także też wam nie powiem, bo oni chyba ceny odcięli, nie wiem. Tata ma taką samą, tylko że zieloną. Nie, tata nie ma takiej samej. No jest podobna. Podobna jest. Nie, no moja droga, na paragon. Dobra, na paragonie. Czyli słuchajcie, shorty kosztowały 129. 129 i 99 groszy, tyle kosztowały shorty, a koszulka Oliwiera kosztowała 45 zł. No pokażę. Popatrz. Uh-huh. O, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Nasza Sisi. Gdzie ta Sisi się tu schowała? Do torebki. Bo ta torba jest taka jak z kartonu. No ona jest taka jak karton. I Sisi sobie tam znalazła miejsce swoje. Tak, Sisi? No dobra, wracamy do koszulek. Taką samą ma dziadek.
tak? Przecież my mu kupiliśmy niebieską. Summer vibes, akurat Dziadek ma jednak na lato. Dziadek nie ma takiej jednak. Dziadek ma tylko w takim kolorze, ale nic nie ma takiego napisane. I słuchajcie, te koszulki generalnie 45 zł, czyli i ta jedna i druga 45 zł. No i pokaż tą ostatnią. A ostatnia jest taka koszulowa. Tata taki nie miał. O, jaka fajna. I ta koszulowa kosztuje 90 zł. I ona kosztowała 90 zł. A co to jest za marka? Tata może ją sobie założyć Magny. I guziki tak rozerwać. Będzie no. Takiego. I teraz Kasiula, pokaż swoje. Co ty tam kupiłaś? A, teraz moje. No dobra. Kasia pokazuje moją bluzeczkę z długim rękawkiem. Ale taka kolorowa, taka fajna. Mi się bardzo podobała. No tak. Taka bluzeczka z długim rękawkiem. A ile ona kosztowała? 100 coś, ale... 130 jakoś tak. 130 zł. Dobra, Kasia, już nie szukaj. 130 zł. No i teraz pokazuj swoją. No i Kasia sobie jednak wzięła taką bluzeczkę. Tą białą bluzeczkę. O, super. No i pokaż jeszcze drugą. Kasia, tu w tą stronę. Taką bluzę. I taką bluzę. Kasia się śmiała, bo ona ma z przodu napisane hi, a z tyłu bye. No i taką bluzę sobie kupiła. I to są nasze zakupy. Zadowolona dziewczynka? Tak. I wszyscy jesteśmy zadowoleni, tylko Paolo chciał z Media Markt, ale już tyle oglądał, dzisiaj że pojedziemy. Dzisiaj będziemy jechać dla niego. Zabawa na piachu. Mama. Kasia mnie do tego wrzuciła. Wyglądałeś jak flaga. Masz ty na flagę. Nogi wystawały z tej dziury. Jest Paolo. Co wy tam kopiecie? Słaba ta dziura. Słaba ta dziura, Pedro. Tak? No. Nie bardzo im to wyszło. Oj, tam w oddali widać statek. Akurat został zasłonięty. Ale tam jest statek. O, biały taki. Fajny. Jedno wróciło. Drugie też idzie. Drugie też idzie. Tutaj zabawne. Fajne jest to morze, nie? Ten raz. Fajne fale. Może iść tam blisko wody, pokazuję to. Jak wygląda woda? No. Ciebie pokażę, jak z bliska wyglądasz. Źle. Masz jakieś zmarszczki. No. O, już pełne jest. Po 40 lat, no to już. To już ma się zmarszczki niestety. A i tak się dobrze trzymasz. Pielęgnujesz się dobrze. No. Znalazł kość. No właśnie. Pokażę. No widzę, co to jest. No ale nie do końca. Nie wiem, jakiegoś połąka. I zęba. Zaczynam mówić, ale to nie jest ząb, ale według niego. Jest to ząb. Dobra, to kopcie dalej. Ja idę zobaczyć, jaka woda jest. Thank you.
No i proszę, jaka woda. No, nabrałaś sobie. Jest taka zimna, nie każe się wyjść. Zimna woda. Woda jest zimna, ale kolor jest ładny, nie, Kasia? Następny dzień wakacji w Gdańsku, w Brzeźnie, na plaży, nad morzem i oczywiście barowe jedzenie. No. Dzisiaj mieliśmy taki biedny obiad, nie? No takie zapiekankę i potem... Zapiekankę i zupa dnia, która miała być zupą grzybową, no. Potem się okazało, że jest zupą pomidorową i ostatecznie przynieśli zupę grzybową. Tak też uważają takie naprawdę z tą wszystko restauracją tutaj, blisko plaży, nie wiem, chyba wszędzie. Jest taki brudny, jaki już się patrzy blisko, wszystko na pewno jest brudny. Podłoga, łazienka, bałagan mają. Czyli do czego zachęcasz, żeby jeść w domu? Nie, no wychodźcie tak. Do restauracji, siedźcie w domu, jedzcie w domu. Myślę, chyba lepsze gotować. Domu, samemu, tak, samemu, nawet jaki makaronik jest, taki sos i będę miał lepsze i zdrowie i taniej, na pewno. No na pewno, ale wiesz, każdy chciałby sobie wyjść, usiąść, być obsłużonym, przyniesiony pod noc, w końcu wakacje, a na wakacjach chcemy troszkę się polenić, niekoniecznie siedzieć w garach, no, gotowo. Ale brakowało ketchup. A słuchajcie, jedzenie. Ketchup kosztuje jedna tubka, 3 euro. Nie, no, 3 złote. 3 złote jedna saszetka keczupu. To te dwie saszetki to chyba jeden taki duży keczup, nie? W sklepie. Kupowało 2 kawy na wynos, na taki automat, maszyny takie. To była kawa Costa. Costa, ale Costa Cafe. Nie zna taki prawdziwy Costa Cafe, tylko automaty Costa, które były na restauracji. W restauracji. I zapłacił 33 zł za 2 kawy. Bardzo dużo. Czyli widzicie, jeżeli chcecie przyjechać na plażę, nad morze, to musicie mieć pełen portfel, żeby móc wydawać, bo wszędzie niestety sobie liczą. Ale to mówią tak, że generalnie zawsze jest tutaj, no, nad morzem latem jest po prostu drogo, nie? Bo, zawsze tak mówią. Bo to też jest punkt, jest też za daleko w domu, no może zrobić swoje tanie, dobre kawy, no to muszę zapłacić. I dużo, no tak. Zapłacić, bo jesteś blisko plaży, ładne miejsce, no to... To musisz płacić. No to zapłacić. Ale słuchajcie, jesteśmy jak zwykle na plaży, bo my wypoczywamy i tak staramy się nie nabrać takiej dobrej, pozytywnej energii, no. Na to, że jak już wrócimy do nas, do Niemiec, do domu, to żebyśmy mieli tą energię na działanie. Wibracja. Na pracę. Wibracje. Wibrujemy. Pozytywną energię. Złą oczywiście odrzucajcie, odcinajcie. Odcinajcie złą energię. I tylko otaczajcie się dobrą, pozytywną energią. No na pewno jest fajne, bo tutaj teraz jesteśmy na plaży, na piachy i dużo ludzi jest, ale czuję taki spokój. Patrzę na morze, ładnie wygląda, słońce takie grzeje. To jest na pewno spokój. No właśnie, teraz przekręcam kamerkę oczywiście i pokażę wam trochę morza i co widzimy. A przed nami taki krajobraz. Morze. Tam gdzieś mewy latające. Cały czas słychać jednak te mewy, nie? No. To jest właśnie to fajne, że może nie słychać szumu tutaj, tak troszkę dalej, to nie słychać tego szumu morza, ale słychać cały czas te mewy latające.
To jest też takie uspokajające. Tak.